ten panel to musisz na mapę na swoim statku, na kawce. Bardzo finansowo jest dobra rzecz. Te bitwy. Szkuner poszedł w diabły. Kolejny szkuner. No i załatwiona sprawa. Jeszcze trzeba jedną bitwę tu stoczyć, żeby oczyścić ten szlak. Ja mam tą aplikację na smartfonie, przy użyciu której toczę te bitwy, jak jestem na przykład gdzieś poza domem. Ale wygodniej się robi to z kompa, więc... Załatwione. Ja nie wiedziałem, że tych beczek można w czasie bitew używać. Myślałem, że to... Rzućmy okiem sobie. Wyślijmy 3 statki na tę misję. Neptuno. I Falcon Blanco Major. Wschodnie. Tu jest sporo misji, ale to są takie tanie misje, to się chyba nie opłaca za bardzo. O, są śmieszne pieniądze. Wschodnia Kanada. O, tu już lepiej. Dobra, oczyśćmy jeszcze to pole. Znowu kanonierka nam troszkę dokopie. Cebeczki działają. Dobra, oczyściliśmy szlak. Mamy 3 dostępne misje. 1300-1600. Potrzeba 45, to akurat na mój duży statek. Chociaż mam tu jeszcze jakąś 50 chyba. No dobra, niech będzie ten. To tytoń jest, zdaje się. Czy jakąś 45 mam? Shit, nic mi nie zostało. Dobra. To załatwmy jeszcze tą szkarlatynę. I mamy w rejsie kilka statków. Powinny niezły majątek dostarczyć. Dobra. Mam 31 tysięcy reali. Ta flota naprawdę dobrze zarabia. Jestem, patrzcie, co się dzieje na morzu. Macie ochotę zanurkować? Bo ja prawdę powiedziawszy mam. Ale jak będą rekiny, to spadam. Nie wiem, czy wytrzymam nerwowo.
kurczę, to nie jest dla mnie zabawa. Po prostu nie. Spadam stąd. Nie, nie mogę, się boję rekinów na maksa. Nic na to nie poradzę. Po prostu się boję rekinów i koniec. Spadamy stąd. Mam dosyć takich miejsc. Jesteśmy blisko misji głównej, ale ja bym się najpierw wybrał jeszcze do swojego portu. Zreperować statek. To tylko gra. No może dla was to jest tylko gra. Dla mnie to jest stres na maksa. W co tu jeszcze można zainwestować? Graj, nie chcę grać za bardzo. Załogantów też nie potrzebuję. No i tak mam sporo kasy, to mogę w burdel zainwestować. The sailors are a bit dissatisfied that there are no women of comfort here. I know just where to find them, but we need to build them a home. 15,000 reali. Merci, monsieur. Thank you. Thank you. Ale nie muszę płacić przynajmniej za tancerki, nie? What a strange fellow. Pani się uspokoi. Ja tutaj właściwie jestem. Jestem szefem tej wyspy. What a strange. Oh, maybe I've had enough port. No, mniejsza z tym. Mniejsza z wami. Zero wdzięczności te dziewczyny okazują. Been thinking, Captain. Why not build ourselves a grand old bonfire by the beach? The lads would be at better cheer if they had such a spot to let loose. You savvy? No i proszę. No dobra, chyba wszystko rozbudowałem, co było. Zobaczmy, czy coś ze statkiem mogę zrobić teraz jeszcze. What do you be needing today, then? Ale 10 tysiaków reali poszło, jak z bicza strzelił. Jakieś tam śmieszne ilości tego rumu. Ostatnio w ogóle nie poluję na rum, bo... Bo... nie ma takiej potrzeby. Skóra jaguara, dzika, żarłacza. A nie sprzedawajmy tego. Napraw statek. To przede wszystkim. A jeszcze nie chciałem kręcić. What do you be needing today, then? Nie chciałem jeszcze zamykać. Ulepszenie kawki. Dzieła burtowe. Rano. Wzmocniony moździerz też swoje robi, co? Ciężkie kule.
desek, to tutaj desek mam braki. To poważne. Wzmocniony zestaw armat. Nie wiem, w co tu zainwestować dalej. Folgierz też jest fajna rzecz. Ale zainwestujmy w działa portowe na razie. Statek. My thanks for your trust, Captain. Nikt mi nie powie, że nie jest piękny. A jak mi ktoś powie, to go pod kilem przeciągnę. Dokąd teraz? Moja piracka braci. Pamiętam, że jak mówiłem Royale, to się ludzie strasznie krzywili. Jak Royale? Teraz mówię Reale, to następna grupa ludzi znowu się krzywi. To jest po prostu... Życie streamera, youtubera zawsze wygląda tak samo. Zawsze ktoś ma ludzi. Nie chcę mi się zmieniać wyglądu. Mi się podoba tak, jak jest. Trzeba jakiś fort rozwalić najpierw. Tak jest. Podbijmy ten fort. Od razu bezpiecznie będzie się pływać. Sobie chłopaki śpiewają. Ja tu widziałem chyba rozbitka gdzieś.